Najtańsze gry znajdziesz na stronie neba.com, link w opisie. Siema, Wiedźmin 3 to naprawdę legendarna gra, posiadająca naprawdę wiele ukrytych misji. Seria ukrytych misji z Wiedźmina 3 to zdecydowanie najpopularniejsza seria na tym kanale, dzięki której wielu z was odkryło mój kanał. I myślę, że okres około Halloweenowy to świetny moment, by pokazać wam 3 najstraszniejsze, najbardziej mroczne i przerażające ukryte misje, jakie w Wiedźminie 3 możemy znaleźć. Lub też nie, bo to w końcu ukryte misje. Wiele z tych misji, które wam dzisiaj pokażę, mogliście przegapić, a jeżeli nie przegapiliście tych misji i je znacie, to z pewnością przegapiliście ciekawostki z tych misji, czy alternatywne zakończenia, które wam dzisiaj pokażę. Więc nawet jeżeli nie znacie tych misji, to będzie po co oglądać dzisiejszy odcinek. A jeszcze przed tym, jak zaczniemy dzisiejszy odcinek, mam dla was kilka niespodzianek. Jak na przykład kod FIFA.pl, który da wam minus 9% na wszystkie produkty na stronie eneba.com. I to jeszcze nie wszystkie fajne rzeczy, które Eneba dla was przygotowała, bo ma ona dla was również gift cardy do gry Candy Crush, które można teraz zakupić na stronie, a które to mają większe doładowanie aż o 10% więcej niż normalne gift cardy. Myślę, że to całkiem ciekawy prezent dla gracza, który gra w tę grę. Link do strony jak zawsze znajdziecie w opisie pod filmem. Pamiętajcie o kodzie FIFA.pl, działa on do 4 listopada, więc się spieszcie. Korzystajcie też z tego linku w opisie, jeżeli lubicie moje materiały i chcecie wesprzeć mój kanał, kupując tanio gry. I dziękuję, że to robicie. A my chodźmy do filmu. Oto 3 najstraszniejsze ukryte misje z Wiedźmina 3, o których mogliście nie wiedzieć. A dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od jednej z najbardziej niepokojących misji, jakie w grze Wiedźmin 3 możemy znaleźć. Od misji Ostatnia Posługa. I od tej staruszki, która skrywa naprawdę ciekawy sekret. Sama już nazwa tej misji brzmi dość mrocznie i w sumie słusznie, bo tym dalej w las w tej misji, tym coraz bardziej tajemnicza się ona staje. Misję tę aktywować możemy w tym oto miejscu, zaraz koło wsi Konary, kiedy to zaczepi nas pewna staruszka. Mistrzu Wiedźminie, pomóżcie starej kobiecie! O co chodzi? Jakiś problem z potworem? Nie, z duchem. Możesz powiedzieć coś więcej? Widzicie, nachodzi mnie w snach Jaczemir, znaczy mój mąż, co na wojence zginął. Stoi u bezgłowia i zawodzi. Tyle lat w rozłące, tak w zaświatach smutno. Chodźże do mnie, chodźże. Mówię, przyjdę, Jaczemirku, przyjdę, ale jak mnie bogi zawezwą, nie wcześniej. A on na to... To choć przynieść na grubo brączkę, milej będzie czekać. No i zaniosłabym, ale iść przez las straszno. Więc pomyślałam, że może wy... Jesteś pewna, że to duch twojego męża? A co wy, że niby własnego chłopa poznać nie potrafię? Jestem stara, ale nie aż tak. Nie o to chodzi. Są zjawy, które oszukują ludzi, przybierając kształt zmarłych bliskich, na przykład skrzaki albo złydnie. A nie, to Jaczemir, jestem pewna. Mówił we snach o naszych zaślubinach, jak żeśmy tańcowali w Beletein, o tym, jak go Redańczycy zasiekli pod Rindę. Pod Rindę? Albo coś ci się pomyliło, albo jednak jesteś bardzo stara. To było 80 lat temu. A tak, pomyliło mi się, pomyliło. Pod Rivią, chciałam powiedzieć. Chętnie pomogę. Gdzie Jaczemir jest pochowany? A na takim cmentarzyku niedaleko naszych Konar, w mogile pod starym drzewem. Proszę, to obrączka. Jak już skończycie, przyjdźcie po nagrodę. Mieszkam w chacie na środku wsi z moją wnuczką Lesią. Gdzie ona zniknęła? Dziwne. Bardzo dziwne. A to, co jest jeszcze dziwniejsze, to fakt, że misja pojawia się tylko i wyłącznie w nocy, przez co naprawdę łatwo tą misję w Wiedźminie 3 pominąć. Sam pamiętam, że tę misję osobiście przeszedłem może raz czy dwa, a wyobraźcie sobie całkiem sporo przejść, jakie miałem w Wiedźmina 3. Po rozmowie ze staruszką aktywuje nam się owa misja, Ostatnia Posługa, a my za zadanie będziemy mieli udać się na pobliski cmentarz i znaleźć grób męża tej staruszki. To chyba grób Jaczemira.
Załatwione. No i właściwie to wszystko. Teraz za zadanie będziemy mieli udać się do staruszki po nagrodę. Tylko, że nie zastaniemy jej w domu. Tam, gdzie miała mieszkać staruszka, w rzeczywistości mieszkać będzie jej wnuczka. A od niej dowiemy się czegoś naprawdę interesującego. Wiedźmin, co was sprowadza? Lesia, tak? Chcę porozmawiać z twoją babcią. Z moją? Kiedy ona nie żyje i to od dawna. Czyli rozmawiałem z duchem? Czemu jej nie pochowano z mężem? Nie wiem na pewno, bo mała wtedy byłam, ale matka mówiła, że na krótko przed śmiercią babcia dowiedziała się, że dziadzio miał na boku jakieś kochanice, więc powiedziała, że leżeć z nim nie chce. Widać, zmieniła zdanie. Chciała się jakoś połączyć z mężem w zaświatach, więc poprosiła mnie o pomoc. Ciężko uwierzyć w tę opowieść, ale dobrze wam z oczu patrzę. Jeśli rzeczywiście pomogliście babce, należy wam się nagroda. Proszę, to niewiele, ale musi starczyć. I tak oto zakończy nam się misja Ostatnia Posługa. Jak widzicie, cała ta kobieta była w rzeczywistości duchem, co by tłumaczyło nie tylko, dlaczego nagle rozpływa się w powietrzu po pierwszej rozmowie z nią, ale również, dlaczego tę misję aktywować możemy tylko i wyłącznie w nocy. I choć jest to koniec misji, to nie koniec od tej misji, ponieważ jak to zazwyczaj robimy w odcinkach z ukrytymi misjami, tak samo teraz, pokażę wam jeszcze alternatywne zakończenia oraz różne ciekawostki. Sama misja Ostatnia Posługa akurat alternatywnych zakończeń nie ma, za to ma małą, ukrytą scenę, jeżeli w ekwipunku mamy kaganek Keiry i użyjemy go w odpowiednim momencie. Odpowiedni moment na jego użycie jest zaraz po tym, jak położymy obrączkę staruszki na grobie jej męża. Wtedy zobaczyć będziemy mogli taką oto scenę. Nareszcie! Wybaczysz mi? Już wybaczyłam. Druga misja, którą na dzisiaj przygotowałem, choć nie jest tak mroczna jak ta pierwsza, zdecydowanie posiada ona jeden z najmroczniejszych sekretów w całym Wiedźminie. Misja ta nazywa się Dama w Opałach i nieco o niej już wam mówiłem w poprzednim odcinku z najstraszniejszymi ciekawostkami z Wiedźmina 3. Powiedziałem wam w tamtym odcinku, że zostawię sobie pełne omówienie tej misji na odcinek o najstraszniejszych misjach. No i zostawiłem. To ten odcinek. Misję Dama w Opałach naprawdę ciężko jest aktywować, ponieważ kobieta, która zleca nam tę misję, pojawi się dopiero, kiedy wyczyścimy wszystkie znaki zapytania w tym oto rejonie. I kiedy to zrobimy, będziemy mogli w tym oto miejscu spotkać pewną zapłakaną kobietę. Jeżeli do niej podejdziemy, będziemy mogli z nią chwilę porozmawiać. Czemu płaczesz? Bo... mój narzeczony poszedł do lasu sprawdzić wnyki i nie wrócił. Coś mu się musiało stać. Słyszałam, jak krzyczy, ale boję się iść tam sama. Po krótkiej rozmowie z nią staniemy przed dwiema opcjami dialogowymi. Pokazując wam poprzednią ukrytą misję, nie pokazałem wam też, co się stanie, jeżeli odmówimy pomocy staruszce, bo po prostu nic by się wtedy nie wydarzyło, w przeciwieństwie do tej misji i do tej kobiety. Tutaj, jeżeli nie zgodzimy się jej pomóc, wydarzy się całkiem ciekawa rzecz. Oto, jak będzie wyglądać dialog, jeżeli wybierzemy opcję, nie mogę ci pomóc. Przykro mi, ale nie mogę ci pomóc. Mówisz tak, bo nie chcesz mi pomóc. Dobrze? Pójdę sama. A jeśli coś mnie tam pożre, to będzie twoja wina. I faktycznie będziemy mogli zobaczyć, że ta kobieta gdzieś pójdzie. Jeżeli pójdziemy za nią, zauważymy, że udała się ona w rejony, gdzie jej mąż zginął i skończy dokładnie tak samo jak jej mąż, czyli zostanie zagryziona przez wilki. Natomiast, jeżeli podczas rozmowy z nią wybierzemy opcję pierwszą, dialog potoczy się tak. Pójdę sprawdzić, co się z nim stało. Dziękuję, mam pieniądze, zapłacę ci. I tak oto aktywuje nam się misja, która z pozoru nie ma nic w sobie ciekawego, a jednak zawiera jeden z najmroczniejszych sekretów w całym Wiedźminie.
Za zadaniem będziemy mieli po rozmowie z nią udać się w las i sprawdzić, co stało się z jej mężem. Kiedy przybędziemy na miejsce, znajdziemy tam jej męża już martwego i całe stado wilków, z którymi to będziemy musieli się uporać. Po zabiciu wilków przebadamy ciało męża zleceniodawczyni, a Geralt powie coś takiego. Nie będę miał dobrych wieści dla tej kobiety. Jej narzeczonego zagryzły dzikie psy. I teraz za zadanie będziemy mieli jej przekazać złe wieści. Chociaż czy są to złe wieści, każdy kto oglądał poprzedni odcinek wie. A każdy kto nie oglądał, zaraz się dowie. Nie znalazłeś go? Znalazłem, ale... Nie mów. Po twojej twarzy widzę, że... Proszę, weź te pieniądze. Staniemy teraz przed dwoma wyborami. Będziemy mogli wziąć od niej pieniądze lub też nie. W zależności co wybierzemy, misja potoczy się dokładnie tak samo. Ale standardowo zawsze w odcinkach pokazujących ukryte misje pokazuję wam też wszystkie opcje dialogowe. I teraz zrobię dokładnie to samo. Zacznijmy od tego, jak potoczy się dialog, kiedy nie przyjmiemy od niej pieniędzy. Nie mogę przyjąć tych pieniędzy. Żałuję, że nie udało mi się przyprowadzić go do ciebie żywego. Mogę przynajmniej pójść po ciało mojego narzeczonego? To niebezpieczne, ale jeżeli się zdecydujesz, leży przy wnykach. Dziękuję. Żegnaj. A tak potoczy się dialog, jeżeli pieniądze od niej weźmiemy. Dziękuję i bardzo mi przykro. Mogę przynajmniej pójść po ciało mojego narzeczonego? To niebezpieczne, ale jeżeli się zdecydujesz, leży przy wnykach. Dziękuję. Żegnaj. Nieważne jednak, czy wybraliśmy opcję przyjęcia pieniędzy, czy też nie, ta zaraz po zakończeniu misji uda się do ciała jej męża, o którego pytała też nieprzypadkowo. Jeżeli zaczniemy iść za nią w tamtym momencie, dojdziemy do ciała jej męża i... no jedyne co tam będzie robić to stać w sumie. Ale jeżeli wrócimy w to miejsce kilka dni później, będziemy mogli odkryć jej przerażające oblicze. Te znaki zapytania, które w tamtej okolicy musimy wyczyścić, żeby ta misja nam się w ogóle pojawiła, były najczęściej obozami kanibali. W tamtych rejonach jest ich generalnie mnóstwo, a ta kobieta jest jedną z nich. Jeżeli przybędziemy do ciała jej męża kilka dni później, zauważyć będziemy mogli, że ona dosłownie go je. Choć jest to z pozoru całkiem normalna misja, jak widzicie, skrywa ona sekret, który jest zdecydowanie jednym z najmroczniejszych w całym Wiedźminie. Nawet model jej męża jest dziwny. Choć jest to raczej standardowy model używany jako truposz w Wiedźminie, ten różni się od innych tym, że nie ma oczu. Czy te oczy zjadły wilki, czy ta kobieta? Tego prawdopodobnie nie dowiemy się nigdy. A na koniec dzisiejszego odcinka przygotowałem misję, której sam osobiście nigdy nie ograłem. Misja, o której istnieniu nie wiedziałem aż do dzisiaj. No pierwszy raz tę misję chyba na oczy w ogóle widzę. Dlatego strasznie się jarałem, kiedy ją przechodziłem. Misja ta nazywa się Zakłócony Spokój i aktywować możemy ją na Skellige, w dokładnie tym oto miejscu. Kiedy przybędziemy w to oto miejsce, usłyszeć będziemy mogli rozmowę dwóch kobiet, które po chwili zawołają nas do siebie. Widzisz tego białowłosego? Ciekawe kto to? Widać, że wojownik. Właśnie takiego nam trzeba. Podejdź do nas, wędrowcze. Czego chcecie? Zamierzasz wejść do krypty? Możliwe. A wy co tu robicie? Przyszłyśmy obciąć paznokcie. Paznokcie? No tak, trupom paznokcie obcinamy. Każdy przecież wie, że upiory budują z paznokci przeklęty drakar. A wy odbieracie im budulec. Odebrałybyśmy, gdyby się dało wejść do krypty. Ale tam są zjawy, może byś się nimi zajął. Po krótkiej pogawędce z kobietami staniemy przed dwoma opcjami wyboru. Możemy po prostu zakończyć z nimi rozmowę, wybierając opcję drugą, ale nic się w sumie wtedy nie wydarzy ciekawego, więc nie będę wam nawet tego pokazywał i możemy wybrać opcję pierwszą. Wtedy rozmowa z nimi potoczy się tak.
Zajrzę tam i zobaczę, co da się zrobić ze zjawami w krypcie. I tak oto aktywuje nam się misja Zakłócony Spokój. Misja, której nigdy w życiu nie ograłem. Za zadanie w tej misji będziemy mieli pozbyć się upiorów z pobliskiej krypty. Kiedy wejdziemy do środka, spotkamy... no niesamowite... upiory w krypcie. I po pokonaniu ich, za zadanie będziemy mieli odebrać od tych kobiet nagrodę. Witajcie. Bądź pozdrowiony. Zająłem się zjawami. Krypta jest bezpieczna. Dziękujemy ci za pomoc, Białowłosy. W twojej intencji złożymy ofiarę bogini Frey. A ty czyścisz kryptę tylko z potworów, czy może też z kosztowności? I w sumie tyle, jeżeli chodzi o misję. Misja Zakłócony Spokój po krótkiej rozmowie z kobietami nam się zakończy. I choć jest to koniec ostatniej misji na dzisiaj, zdecydowanie to nie koniec ciekawostek o tej misji. Zacznijmy sobie od tego, że faktycznie po zakończeniu misji będziemy mogli zauważyć, że te kobiety udają się na dół katakumb i badają groby. Czy coś, nie wiem, co robią. Oceniają długość paznokci truposzy. Ciężko powiedzieć, ale coś tam majstrują. W trakcie tej misji z ciała martwego człowieka na samym dole katakumb możemy też podnieść miecz, który nazywa się Gwiazda Dzienna, a ten prezentuje się tak. I jest to całkiem beznadziejny miecz. Jak się idzie z nim do katakumb, bo jest tam ciemno, a miecz nazywa się Dzienna Gwiazda. Jak widać, Dzienna Gwiazda naszemu nieszczęśnikowi nie pomogła. A ponadto w samych katakumbach znaleźć możemy też ukrytą ścianę, którą można rozwalić. Strasznie ciężko ją tam w tej ciemnicy generalnie dostrzec, a mi udało się tylko ze względu na to, że akurat przy okazji walki ze zjawą ją rozwaliłem. Ściana ta to alternatywne wejście albo wyjście, w zależności czy wchodzimy albo wychodzimy. W środku za tą ścianą znajdziemy tunel, który prowadzić będzie na drugą stronę góry i znaleźć będziemy mogli tam jeszcze kilka drogocennych skarbów. Same te katakumby możemy też wyczyścić przed rozpoczęciem tej misji, na przykład wchodząc przez alternatywny tunel. Dialogi wtedy potoczą się z tymi kobietami nieco inaczej. Oto jak będzie wyglądać rozmowa, jeżeli wyczyścimy katakumby jeszcze przed rozpoczęciem tej misji. Na dole były potwory, ale zająłem się nimi. Dziękujemy ci za pomoc, Białowłosy. W twojej intencji złożymy ofiarę bogini Frey. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli podobał wam się dzisiejszy odcinek, możecie zostawić subskrypcję na kanale i wpaść na najlepszy. Cyberpunkowo wiedźmiński Discord na świecie, czyli Wielka Renania. Pamiętajcie o kodzie FIFO.pl. Co on daje? 9% zniżki. No tak, 9% zniżki? Co jest 5? I o tym, by używać mojego linku, jeżeli kupujecie coś na stronie nieneba.com. Tak też mnie wspieracie. A my widzimy się klasycznie za kilka dni. Do zobaczenia.